Dzień dobry czołgiści i czołgistki! Ja jestem Multi i dziś jesteśmy na serwerze testowym aktualizacji 1.8, aby przetestować nowości w grze World of Tanks i zmiany, według mnie na gorsze. Zmiany, które mają podzielić graczy na niepłacących, gorzej traktowanych z ograniczonym dostępem do zawartości w grze, do tego mających trudniej na polu bitwy i płacących, którzy wiadomo mają pełną zawartość produkcji i do tego mających łatwiej. O co chodzi? Aby to zrozumieć, należy dokładnie sprawdzić zmiany na serwerze testowym i tutaj chcę podkreślić, że to są rzeczy testowane, one nie muszą wejść, ale mogą i ja pokazuję Wam, co jest planowane, ale czy to wejdzie w tej wersji? Pewności nie mamy, ale warto zobaczyć, co Wargaming kombinuje, więc na początek pierwsza taka drobniejsza zmiana. W nowej aktualizacji 1.8 znikną nagrody za zasługi. Zastąpią je codzienne misje, tak zwane zadania dnia, które będzie można wykonać dość łatwo, ale ich ilość jest ograniczona do maksymalnie 4, jeżeli nie posiadacie konta premium. Jeżeli posiadacie konto premium, możecie odblokować dodatkowe misje i oczywiście przykładowo porównajcie sobie, jaka jest różnica pomiędzy tymi zadaniami i ich nagrodami. Misja, wygraj bitwę, duża apteczka. Tutaj mamy dwa schematy losowe, 30 tysięcy kredytów i konto premium od razu 50 tysięcy kredytów razy 3 exp i 25 obligacji. No zdecydowanie widać różnicę na rzecz nagród dla graczy z kontem premium i tutaj należy podkreślić, że obecnie na serwerze europejskim gracze z kontem premium i tak mają już swoje misje codzienne. One są troszeczkę bardziej ukryte, ale są. Wystarczy wejść w zakładkę misje, potem znowu tutaj i na samym dole mamy, moi drodzy, misje premium i nagrody są bardzo zbliżone. Zobaczcie, wygraj bitwę 50 tysięcy razy 3 exp i 25 obligacji. Więc tak naprawdę gracze z kontem premium nie dostają nic ekstra poza tymi misjami na jakieś śmieszne rzeczy, a tracą nagrody za zasługi. A gracze, którzy nie mają misji premium, tak naprawdę tracą nagrody za zasługi, gdzie zdobywali coś sensownego, coś potężnego, na przykład wyposażenie za 500, 600 tysięcy srebra, liczne schematy, które można było zdobywać przez cały dzień, podręczniki dla załogi, rezerwy osobiste. Było tego naprawdę sporo, no a teraz Wargaming nam to ukróci, aby to wszystko kontrolować. Bo możecie zapytać, czemu to w ogóle zmieniają? To jest bardzo logiczne, po prostu chcą sprawić, żebyśmy nie zdobywali tak dużo, jeżeli sporo gramy danego dnia. Przykładowo, jeżeli jesteś graczem weekendowym, to teraz na serwerze europejskim, grając długo w piątek, sobotę, niedzielę, byłeś w stanie zgarnąć mnóstwo bonusów, a po zmianach będziesz miał sztucznie określoną, skromną wartość. No a jeżeli popatrzycie sobie tutaj na dół, tutaj faktycznie mamy dodatkową misję, która idzie się w bardzo logiczny sposób. Jedna taka misja to jest jeden punkt i po uzbieraniu 45 punktów macie 100 obligacji i 3 rezerwy tutaj przykładowo na expa. To jest spoko, ale tak czy siak na pewno widzimy na tym na minus i chodzi o to, aby kontrolować ilość bonusów, abyście za szybko nie dostali za dużo schematów i nie wbili przypadkiem wymarzonych czołgów w zbyt krótkim czasie, bez wydawania kasy. O to chodzi. No i teraz druga rzecz. To jest, moi drodzy, nowe wydarzenie w grze, przepustka bitewna. Jest to rozciągnięte w czasie wydarzenie, które ma dostarczyć ogromu cennych nagród, ale prawda jest taka, że aby mieć pełen zestaw nagród, nie wystarczy tylko dużo grać, długo grać, ale trzeba będzie wydać złoto. I jest to bardzo dziwna decyzja i to różni się od na przykład obecnych w grze maratonów, bo tego nie będzie dało się nadrobić poświęconym czasem na grę. To będzie tylko i wyłącznie te ulepszone nagrody dla osób, które zapłacą. I żeby nie było, pokazuję tutaj dokładny przykład. Na każdym etapie dostępne są dwie ścieżki nagród. Podstawowe oraz ulepszone. By dostać w swoje ręce nagrody ulepszone, będziecie musieli nabyć ulepszoną przepustkę, specjalny przedmiot, który zaoszczędzi Wam czasu i trudu, będzie dostępny w zamian za złoto w kliencie gry.
za złoto. Nie za czas, nie za kredyty, za złoto. I moi drodzy, to jest o tyle ważne, że nagrody ulepszone, jak sama nazwa wskazuje, są po prostu ulepszone, są lepsze i gracz, który nie będzie tutaj chciał kupić tej przepustki, będzie grał po prostu o znacznie mniej, będzie miał gorsze nagrody. Czyli już mamy ewidentny podział na graczy niepłacących i płacących. No ale żeby zrozumieć dokładnie działanie tego, trzeba jeszcze tutaj popatrzeć, co się dzieje. Więc tutaj macie, moi drodzy, te bazowe nagrody standardowe. Tutaj macie levele, poziomy, prawda? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Możecie się zdziwić, że dlaczego napisane jest 100 srebra? Przecież to jest nic. Te wartości są przykładowe. Chodzi o system działania, że tu jest mniej, nagrody ulepszone, od razu więcej. I to będzie zawsze wyglądało na ten sam wzór. Na dole będziecie mieli więcej. I kolejna rzecz. Jak się progresuje? Zdobywa się specjalne punkty. Tutaj macie je napisane, punkty progresji. I je dostajemy za granie na czołgach od 6 do 10 poziomu. W randomkach, tylko bitwy 30 na 30 się nie liczą do tego. I bardzo ważne jest to, że żeby te punkty zdobywać, nie należy tylko wejść i wiadomo, nic nie zrobić, tylko trzeba być na przykład w top 3 albo w top 10. Tutaj macie napisane, że na przykład za wygrane jest więcej punktów, a za remisy i porażki mniej. I co więcej, w tym wydarzeniu premiowane są czołgi, takie jak Super Conqueror i 277, bo chodzi o to, aby te czołgi były w tym sezonie jakby wyróżnione, żeby zachęcić graczy do grania akurat nimi. I tutaj jest jeszcze jeden haczyk. To nie jest tak, że możesz grać sobie non-stop jednym czołgiem. Żeby zdobywać te punkty, musisz grać różnymi czołgami od 6 do 10 tieru. Tu macie napisane, że maksymalnie możecie w ciągu jednego sezonu zagrać 30 bitew punktowanych na danym czołgu. Potem musicie iść na inny. Więc granie tylko jednym czołgiem, osoby z skromnym garażem w tym wydarzeniu będą poszkodowane. No dobra, ale teraz przejdę do największej rzeczy, do największego tutaj po prostu szoku dla mnie. I teraz to pokazuję. Chcę to ulepszone, klikam tu, trzeba wydać złoto. Napisane jest jeden, wiadomo, że w rzeczywistości będzie trzeba więcej. I to, co ja teraz kupuję, to nie jest nie wiadomo co, to jest po prostu dostęp. Ja kupuję teraz dostęp. Kupiłem dostęp. I teraz, jeżeli chcę, mogę przeskoczyć te etapy, wydając znowu złoto. Ale to, co można dostać, to jest dopiero joke. Możecie, moi drodzy, dostać wyposażenie z nagród. Bounty Run Laying Drive i tutaj macie jeszcze dosyłacz. I te wyposażenie, to nie jest zwykłe wyposażenie, to jest trwałe wyposażenie, które działa na zasadzie wyposażenia ulepszonego za obligacje. Zaraz to wam zademonstruję, ale pokażę wam coś. Znowu wydaję kasę. Golda. Pyk. Dostaję wszystkie nagrody. I to jest najpotężniejsze. To są rzeczy najciekawsze. To są style, prawda? Wiadomo, że niektórzy będą się tym jarać, ale chodzi o te dwie rzeczy. Tutaj jest filmik. Przykładowy. To jest troszeczkę zepsute, ok. Wybieramy sobie styl, w porządku. To nie jest najważniejsze. Znowu jest filmik, pominąłem go. Tutaj mamy spis nagród. I proszę bardzo, biorę sobie Super Conquerora i zobaczcie, co się dzieje. Mam te wyposażenie z nagród, takie specjalne, inaczej oznaczone. Klikam upgrade. I mogę je za określoną ilość srebra ulepszyć o 2,5%. Tak, aby przypominało wartościami fioletowe wyposażenie, znane już wam za obligacje. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że te czerwone nowe wyposażenie będzie częściowo dostępne tylko pod warunkiem, że wydacie złoto. Gracze nie wydający złota nie będą mieli dostępu do ulepszonych nagród i zarazem tego fajnego czerwonego dosyłacza, który daje sporą przewagę jednak, nie oszukujmy się, kiedy spotkałyby się dwa identyczne Super Conquerory i każdy miałby 100% skuteczności, to wiadomo, że ten, co wydał kasę, wydał golda, wygra.
I tutaj już nie chodzi nawet o umiejętności, prawda? Tylko o wydane złoto. Mi się taka droga obrana przez Wargaming bardzo nie podoba. Uważam, że nie tędy droga i w ten sposób zaburzą jeszcze bardziej balans w randomkach. Sprawią, że wydawane złoto może zamienić się w lepsze czołgi, które i tak już są dostępne w formacie premek, po prostu czołgów premium. Nawet czołgi drzewkowe teraz będą bardziej podzielone. No i poza tym sam fakt, że całe to wydarzenie jest pay to win, można kilkoma kliknięciami wszystko zdobyć, no już w ogóle też zabija jego jakikolwiek według mnie sens zabawę. Według mnie powinni tutaj wprowadzić kilka dużych zmian, przede wszystkim nie da się od razu mieć całej zawartości i te najciekawsze wyposażenie czerwone powinno być dostępne dla każdego, nie tylko dla płacących najlepsze, ale również dla niepłacących również powinny być dostępne oba, przynajmniej do wyboru. W tym momencie to wydarzenie jest dla mnie pay to win, byle tylko wydać nasze złoto. Także tak to widzę, nie podoba mi się ta aktualizacja, no ale cóż, wiadomo, Wargaming może tego nie wprowadzić, może wprowadzić inny system, mam nadzieję, że tak zrobił, jeżeli nie, no to słabo, to według mnie bardzo słabo. Czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie i życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, cześć!